Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z moim narzeczonym Pawłem. Dzień dobry. Spędzimy noc w najdroższym hotelu w Warszawie. Przyjechaliśmy do stolicy, żeby zobaczyć kilka spraw prywatnych i stwierdziliśmy, że to będzie fajna okazja, żeby kontynuować serię, która wam się bardzo spodobała. Ostatnio nagrywaliśmy taki odcinek w Trójmieście. Ten hotel jest dużo droższy i mam nadzieję, że dużo fajniejszy niż ten, w którym byliśmy w Sopocie. Ale żeby się o tym przekonać, to musicie koniecznie oglądać do końca. Jeżeli chcecie, żebym kontynuowała tę serię, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. My właśnie podjeżdżamy pod Pałac Kultury. Czy my będziemy mieć ten hotel tak blisko? Nie wiem. Pokazuje, że mamy 8 minut. Dobra, bo ja też nie wiem, ile za ten hotel dałaś. Ja widziałem dwa filmy dwóch youtuberów, których nagrało najdroższy hotel w Warszawie i oni dawali po 1000-1500 zł. To nie był najdroższy hotel w Warszawie. I teraz, żeby nie było, że ci youtuberzy was oszukali... Być może na ten moment było, ale według mnie... Możliwe, że tak było. Za tanio to jest cena. Ile kosztował ten hotel? No ile? No czekam, no. 4500. Ja pierdolę. Na dobro odcinka. Tak czy siak byśmy musieli wynająć jakiś hotel, więc stwierdziłam, że po prostu... Tak, tylko wynajęlibyśmy za 200 zł, ty dać 4. Nie, no nie. Za 200 zł nie wynajmiesz w środku wakacji w Warszawie. Jestem mega ciekawa, jak ten hotel będzie wyglądał, bo no nigdy nie sądziłam, że będę spać w hotelu tak drogim. Za jedną dobę. I widzowie, chciałabym was przeprosić za to, że mój głos jest jaki jest. Wczoraj i przedwczoraj byłam na festiwalu i trochę zryłam sobie głos, bo były bardzo fajne koncerty. Tak, i oprócz tego Ola spała 2 godziny. Tak. Także... Więc jestem bardzo zmęczona, mam nadzieję, że będzie wygodne łóżko. To będzie łóżko, nie wiem, ze złota chyba. Powinno być, nie? No. Widzowie, pojawił się lekki problem, bo bukując ten pobyt, po prostu dostosowałam to do tego, że musimy tu przyjechać tego dnia. Nie pomyślałam, że jest rocznica Powstania Warszawskiego i wszystko w Warszawie stoi, wszystkie ulice są zablokowane przez policję. I najlepsze jest to, że to wszystko dzieje się na krakowskich przedmieściach, a nasz hotel jest akurat w środku z krakowskich przedmieści. I nie mamy jak tam dojechać i krążymy cały czas w kółko, cały czas pokazuje nam jakieś inne trasy i po prostu... No jest tragedia. No nie wiem, jak tam dojechać. Robi się już ciemno, ale nic, no nic nie zrobimy. Jeździmy w kółko i zobaczymy, mam nadzieję, że w końcu do tego hotelu dojedziemy. Teraz tak, my tutaj teoretycznie powinniśmy jechać prosto, a nie możemy. Ale za to możemy skręcić w prawo, zobaczymy, czy dojedziemy. Jesteśmy i tak bardzo blisko celu, pokaż. Nie możemy, bo to jest jednokierunkowa. Skręć w prawo. Patrz, nie pojedziemy tędy. Skręć w prawo. No ja do nich zadzwonię, bo to nie ma sensu. Czy mogę pomóc? Dzień dobry, z tej strony Paweł Jaworski. Mam pytanie, mamy z narzeczoną rezerwację u was w hotelu na dzisiejszą noc, tylko że kurczę, jest pewien problem. Próbujemy tam dojechać i za cholerę się nie da dojechać. Proszę od Karowej. Od ulicy Karowej, tak? Tak. I kolega po państwa wyjdzie. My porozmawiamy z policjantami, żeby państwa przepuścili, bo to jest nielegalne, żeby przejeżdżać przez krakowskie przedmieście. A mamy ten parking w cenie, tak? Czy on jest jakoś tam dodatkowy? Nie, on jest płatny 200 zł za dobę. Dobrze, dzięki. To jest hotel gdzieś totalnie, gdzieś gdzie nie można wjechać. Tu jest Pałac Prezydencki i tutaj kończy się jakby droga, którą można jechać. Niby ktoś ma po nas wyjść i nas doprowadzić tam, gdzie de facto nie można dojechać. No zobaczymy. To będzie ten pan. Witam serdecznie. Dostaniemy się bez problemu do hotelu, tylko musimy przyjechać tutaj przez krakowskie przedmieście. Okej, okej. To mam za panem jechać dosłownie, tak? Chyba tak. A to jest kurta. Aż kurde, zobaczcie to. Tu nie można, a ja mogę. Czujesz się wyróżniony? Zobacz, tu jest zakaz. Pagaż dla widza. O, proszę. No, ale to nie ten, no. Łamie półlegalnie przepisy. I to przy policji. I to przy policji, zobaczcie, mruga sobie. I co? A? Teraz mi możecie moje 18 punktów karnych. I tutaj zaraz po prawo, jak ten człowiek z flagą, można się zatrzymać, my już to możemy z bagażem. Dobra, dzięki. Pomogą nam z bagażem. Nie, no to nie, no to my powiemy, że chcemy do hali, se sami ogarniemy, bo mamy bałagan. Pieski, bałagan i tak dalej. Dobra, aha, ja mam... Czekaj, a to nie jest tak, że oni... Tu powinni się zatrzymać. To nie jest tak, że... Oni... Jaki to jest fancy hotel? No, ja nie chcę tu spać. Właśnie, czy to nie jest tak, że oni biorą nasze auto i nie sobie wjeżdżają do hali? Tak jak w hotelach takich, wiesz, amerykańskich? Nie wiem. Patrzcie, co tu się dzieje. I pan wszystkich przychodzi i przeprasza. Nie, ale... Ja się tutaj czuję niekomfortowo. Ja też się czuję fancy komfortowo jadąc tutaj. I jak ja mam przejechać? Przecież... O ja pierdziele. Mam nadzieję, że jutro będzie luz rano. Nie, no jutro tak. Ej, ale jak ja mam przejechać, jak to pełno ludzi jest jeszcze? Ja mam barierki normalnie. Paweł! Jeszcze widzowie nam machają! Jesteśmy już w naszym apartamencie. Powiem wam, że nigdy nie byliśmy w takim hotelu, żeby tak ludzie o nas dbali. To jest faktycznie jak w filmach, że zabierają się to auto. Nam w ramach wyjątku pozwolili wjechać. Tak, mieliśmy za duży dym z psami też. Tak, no. Poprosili nas o kluczyk. Bo nie mówiliśmy, że jesteśmy z psami. Miałam powiedzieć, ale przez to, że tyle się działo, mamy ze sobą pieski.
i dlatego właśnie mieliśmy też ograniczone hotele, bo nie wszystkie hotele pozwalają na psy. No tak, to a fakt. A tutaj nie było żadnego problemu. W każdym razie poprosili mnie, żebym zostawił kluczyk na recepcji, no bo musi u nich zostać, żeby w razie co mogli tym autem wyjechać, na przykład Mirano. Ja się boję, że oni jeździ moim autem. No, pan widział, jak no tak, ale oni widzą, jak wyjeżdżą nie takimi autami. Tam auta stały. Tak, moje auto to tam bieda jest. No. Mamy apartament Piłsudski. I tak wygląda korytarz. Ślicznie, ładnie. To jest szafami. Światłem. Super! Tu chyba nic nie ma, to jest po prostu szkło. W sensie lustro, ale ładne, fajnie. Bo czasami w hotelach brakuje luster. Słabe oświetlenie jest tu bardzo. No, to właśnie jest takie klimatyczne. Nie robię pod YouTube'a ani pod filmy takich hoteli. No to fakt. Tutaj wchodzimy do naszego salonu. I to jest takie okrągłe. W sensie... I ogromne, no... tu masz sufity. Nie wiem, no Ola ma 1,60 m. Patrzcie to. Ona ma chyba 4 razy mnie. Robi to wrażenie. Jedzenie trzeba zamówić, mam pół godziny. Tak, bo dojechaliśmy dość późno przez to wszystko. To może zamówmy najpierw jedzenie i potem oprowadzenie zrobimy. Tak. I my też przejdziemy, bo tak naprawdę poza tym nie widzieliśmy nic w sumie. Do sypialni nie wchodziliśmy i tak dalej. Skipper chodzi dookoła w ogóle, wokół tego dywanu. Tak, tak, zestresowani są. Zamawiamy jedzenie i zaraz oprowadzimy was i siebie po całym apartamencie. Hotel za 5 koła, a ty w koszulce Kalifornia. A ja w koszulce z Reserve za 30 nie, złotych. Nie, to też z HM-u. Z HM-u. Są chyba za 30, nieułożone włosy. Widzowie nas poznali. Ten pan pomyślał, że my jesteśmy sławni. Tak, bo machali do nas i robili zdjęcia z nami. Dzięki, że byliście pod tym hotelem. Tak, dziękujemy widzowie. Dobra, co byśmy zjedli? Kawior za 590 zł. Ja chcę kawior za 590 zł. Rosół za 48 zł. I to może pójdziemy do McDonalda zjeść. Czuję się tu fest niekomfortowo. Dobra, ale nie ma co gadać, tak, czy nasz klimat może, jest jaki jest. Skorzystaj, poczujmy to. Tak. Poczujmy to. Kochanie, 4000 wydałaś na to. Poczujmy to, że jesteśmy w luksusie. Przecież ja za to bym miała... Z 200 koszulek Kalifornia. Ej, kanapka klubowa wygląda dobrze. Indyk wędzony, bekon, sałata, pomidor, frytki stekowe. Ja chcę kanapkę klubową. Pizza pieczona na kamieniu. Pizza za 50 zł. Kanapka za 62 zł. Ja tyle nie płaciłam we Włoszech za pizzę. Deseru nie bierzmy, bo mamy coś tam. To nie bierzemy rosołu za 50 zł? Nie, no nie będziemy brać rosołu za 50 zł. Zobacz, jak chcesz do zestawu sobie dobrać frytki, to musisz zapłacić 43 zł. Za dodatek. Frytki z ketchupem z pieczonych pomidorów. Dobra, zamawiaj, bo nie zdążymy. Dobra, ja chcę pizzę pieczoną na kamieniu. A ja chcę kanapkę klubową. Ja dzwonię, czy nie? Telefon do Sterus. Tylko nie odbierają w tej restauracji. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. I co teraz? Ja chcę zjeść, jestem głodny. No słówko. Dobra, dzwonię na recepcję. Czy mogę pomóc? Dzień dobry pani Aniu, chciałbym zamówić jedzonko. Czy mogłaby pani połączyć z restauracją? Dziękuję ślicznie. Niestety kolega ma zajętą linię, ale ja poproszę, że oddzwonią jak najszybciej. Super, dziękuję bardzo. No dobra, dzwonią do nas. Dobra, oddzwonili, tylko nie zdążyłem wam włączyć nagrywania, jak odebrałem. To chyba ktoś dzwoni, no. A to weź ty idź. Idź, otwórz, dobra. O nie! Poprosiłem na recepcji, jak się tam meldowaliśmy, o woreczki dla psów, bo nam się skończyły. I dostałem worki. To co? 90 litrów! Zostawimy je tu i weźmy po prostu papier. Tak. I kosteczkami będziemy zbierać. Swoją drogą zobaczcie, jaki mam widok. W sensie, rano może będzie widok, teraz... Patrzcie teraz, co się dzieje. Dobrze wykuszone. Mega dobrze. Dobra, więc możemy teraz kontynuować oprowadzanie. Czy to jest... Nie, to nie jest kominek, to po prostu imituje kominek, tak? Chyba tak. Ale zauważyłeś, że to jest wszystko z takiego marmuru zrobione? Tak, wszystko jest porządne. No. Dziewczyno, blat na biurku masz zrobiony ze skóry. Kurde. Idziemy dalej. A to tu to wszystko? A tu coś jeszcze jest? Aha, bez kitu. Za dużo rzeczy się dzieje wokół i nie zauważam te wszystkie rzeczy. Mamy ekspres do kawy, mamy tutaj czajnik, pewnie tutaj są jakieś herbatki i tak dalej. Zgadłam. Mamy jakieś pistacje, czyli takie przekąski. Tutaj jest wino, a tutaj... O kurde, bierę. Ja nie jestem pewna, ale z tego co wyczytałam na bookingu, to my to wszystko mamy za darmo. W sensie ten barek? Tak. No raczej tak. No bo na przykład w Sopocie musieliśmy czy nie musieliśmy płacić ostatecznie? Chyba nie zapłaciliśmy. Chyba nie zapłaciliśmy, nie? No to zobaczymy, czy tutaj nas kasują. Tutaj mamy jakieś dodatki, książki, gazety i to w sumie wszystko. Idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj wszystko dalej w tym lustrze, tak jak było przy wejściu. Jakie fajne światło. Proszę wejść trochę, tak? No i może... A. Tak, czyli tutaj mamy taką małą toaletę. Też wszystko w marmurze. Bardzo ładne. Przyjemnie. Jasno, ale własno. Ja już byłam w sypialni, bo musiałam dać pieskom pić, a tam już jest nasza walizka. Zobaczyłam, co tam jest. Teraz Paweł musi zobaczyć i wy też. A, to w drugą stronę. Zapraszam. Nie siadałam jeszcze na łóżku.
Wow. Ale wydaje się być wygodne. Gdzie tu jest światło? O. Wow, ta sypialnia robi wrażenie. Robi, nie? Jestem ciekawa łóżka, ale zanim się położymy, to zobaczmy. Gdzie wszystko się świeci. To już szlafroki. Aha. Trzeba będzie się przebrać. Tutaj jest kolejna szafa. No to łyżki do butów, safe, suszarka do włosów. Tutaj mogą zrobić tam pranie, jakbyśmy chcieli. Podstawa w hotelach, no, lepszych, no bo jak byliśmy w tym najtańszym, w którym mieście, to wiadomo, że takich rzeczy po prostu nie było. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na to znowu, nie? Tak. To ma z 4-5 metrów. Przejdźmy teraz do łóżka i zobaczmy, czy jest wygodne. Nie jest wygodne tak, jak myślałam, że będzie. W sensie, myślałam, że się tak zapadnę, ale się nie zapadam. W domu jest chyba wygodniejsze. Ale zobaczymy, jak się będzie spało, bo pozory mogą mylić. Okej. Okay. Co mamy? Śniadanie. I możemy sobie tutaj poprosić o śniadanie. Możemy zamówić rano, no. No, zamiast schodzić na dół. Oczywiście mamy telewizor i tutaj jest chyba jakaś reklama hotelu czy coś takiego. I zobaczmy widoczek, jaki mamy z sypialni. Na budynki. Na radiowóz. Wiesz, o czym ja zawsze marzyłam za dzieciaka? Żeby mieć coś takiego. Tak, i zawsze siadałam na parapecie. Takim wąskim. I siedziałam i czytałam książki. Fajnie było mieć takie coś szerokiego. Może kiedyś jak będziemy idą. Już teraz się nie zmieszczę na parapecie. No jak już zwiedziliśmy całą sypialnię, to możemy przejść do łazienki, która naprawdę mega ładnie wygląda. Wow. To jest najładniejsza łazienka, jaką chyba w życiu widziałam. Jest taka prestiżowa, a jednocześnie taka nowoczesna i ładna. Mega mi się podoba. Ej, jak ona jest wielka, ja cały czas patrzyłem przez kamerę. Ja myślałem, że tu jest szyba, a tutaj idziesz i ty masz tu wielki prysznic. I zobacz taki, patrz to, podwójny. Możemy się kąpać razem i nie będziemy sobie zabierać wody. Ja pierdzielę. Ej, ja chcę takie coś w domu. Ta łazienka jest większa niż niejedno mieszkanie. Serio. Tu idziesz, zobaczcie, idę i dopiero wychodzę z łazienki. Serio, ja nie widziałem tego, jakby ja patrzyłem cały czas w kamerę. Tak, i nie widziałem tej mocno, szyby. Kamera mocno zakłamuje, nie? Tak. Oczywiście wanna i znowu wysoki sufit. Wszędzie fest są, wysoki. Wszędzie są lustra, wszędzie są wysokie sufity. Fajny klimat. Podoba mi się. I tutaj mamy grzebień, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, zestaw do manikir. Mogę sobie zrobić paznokcie i czepek kąpielowy, bo tutaj jest basen. Ale my o tym nie wiedzieliśmy i nie wzięliśmy kąpielówek. I nie zdążymy na niego, bo jest tylko do 22. Niestety, a zanim nam przyjdzie jedzenie, to już będzie po 22. Będzie pewnie. Trzeba przyjechać jeszcze raz. No, to sobie jedź. Znaczy, jak postawisz, ja mogę przyjechać. Brakuje ci tutaj czegoś? Kibel? Aha. Kibel jest. Co ty gadasz? Święty tutaj. Ja pierdzielę. Niesamowite to jest. Fajnie, co? Ten hotel, w którym byliśmy w Trójmieście, też był drogi, ale nie robił takiego wrażenia. No w sumie nie ma co porównać. Tu, chodź tu. No. Teraz zauważyłam, te ściany są całe z kamienia. Takiego zaokrąglonego. To nie jest kamień, to jest beton wyszlifowany. A, to wygląda jak kamień. Serio to wygląda beton? No, tylko jest beton wyszlifowany i pomalowany. Jak ładnie to wygląda. Mogliśmy takie coś sobie zrobić na ziemi kiedyś. Tak, pewnie kosztuje tyle, co całe nasze mieszkanie. Możliwe, ale ładnie wygląda. Stanęłam sobie tutaj i spojrzałam na to lustro. I tak się zastanawiałam, czemu tam jest soundbar u góry, na lustrze. Imprezkę możesz zrobić? Nie, bardzo znalazłam. Pilota. Czy tu jest telewizor? Nie, to jest tylko soundbar. To nie jest telewizor. Myślałam, że tam jest telewizor. Nie, tylko soundbar jest. Możesz sobie bluetootha połączyć i z imprezy okay. zrobić w salonie. Dobra. Myślałam, że tam jest telewizor. Myślałam, że jest takie ukryte dno w tym. Ale niestety nie. Dobra, czekamy na nasze jedzonko. Patrz! Zakrztesiłam. Można go przesuwać do góry? Nie, on po prostu tu jest. Ale to jest dziwne, bo widzisz siebie. Pierwszy raz widzę coś takiego. Wiesz co? Wydaje mi się, patrz, to jest tak tutaj wryte w to, że mi się wydaje, że to jest po prostu na zamówienie zrobione, jakby całość. Wiesz co? Wyciągnęli matrycę z telewizora i tu ją włożyli jakby do tego, nie? Mega śmiesznie. Jak my się jaramy, jakbyśmy byli dzieci na placu zabaw nowym. Zobacz, tu masz tu panel do światła. Patrz, masz wiatrak. Masz takie i wtedy się zgasza, a masz takie coś. Co tu się dzieje? Odsłania się coś. Czekaj, kliknij to jeszcze raz. To się rozsuwa. Dawaj kolejne. Wstajesz rano i se klikasz i ci się otwiera świat. I ja takie rzeczy widziałam tylko na filmach. No ten hotel jest jak z filmu, nie? Jego brama. I chyba też się podoba. Dobra, gdzie jest to żarcie? Jestem głodny. Ja też. Panią kolację, że tak powiem, podano. Ja chcę zjeść to śniadanie tutaj. I zobacz, i to jest duża ilość keczupu, a nie to, co w McDonaldzie. Dobra,
I to tyle? Znaczy, powiem tak, nie jest to może najlepsza pizza, jaką jadłam w życiu, ale jest bardzo dobra. Smakuje jak Riga. Nie no, moim zdaniem jest dobra, mi smakuje, serio. Jest okej, okay, ale no taka pizza mrożona. Nie no, pizza mrożona nie, ale powiedziałam, że to nie jest najlepsza pizza, jaką jadłam w życiu. Powiedziałam, że jest spoko. Posmakujmy teraz twoje. Nie jest to najlepszy tost w życiu, jakiego jadłem, ale jest okej. Okay. Czyli bez szału. Bez szału, masz, posmakuj. No jest dobry. No jest okej, okay, po prostu. No jest spoko. Ale my dajemy recenzję tego jedzenia. Jest okej. Okay. Fajna ta kola i Sprite, nie? No. Mówię, że to jest za darmo. No. Właśnie wypiliśmy 36 zł. Ale poczekaj, ja gdzieś to czytałam. Jak coś widziałem, że tu obok jest żabka. Pójdę rano do żabki, odkupię to za 2 zł i to za 2 zł i odłożę. Dobry pomysł, nie? Wasze zdrowie, widzę. Ty, tak teraz się zastanawiam. Pizza kosztowała 5 zł, nie? No. A moje 62 zł. A pan do mnie przyszedł i dał mi do podpisania 146 zł. Ja tak teraz dopiero o tym pomyślałem, bo byłem zbyt głodny, żeby o tym myśleć. Może za serwis do pokoju się płaci? Nie spojrzałem na ten rachunek i go nie wziąłem. No i tyle by było ze zniżki z Bookingu. Będzie drogi film. Będzie bardzo drogi film. Ja ci oddam za to jedzonko. Nie, i za parking. Przestań, nie. Olcia. No? Jak czekaliśmy na jedzenie, zjadłem sobie orzeszki. Słoik, jar, przekąsek, kosztuje 34 zł. Za taki słoik orzeszków, 34 zł. To są normalne ceny, nie? W sensie, normalne ceny w takich miejscach. Nie wiem, nigdy nie byłem w takich miejscach. Dobra, to wrócimy do domu i przez 2 tygodnie nie jemy nic. Wyrówna się jakoś. Słupki chińskie. O, i wyrówna się jakoś za to jedzenie. Umowa. To szalejemy. Tak. Teraz, jeśli Grażyna i ja masz na wakacjach, szalejemy, a potem w domu nic nie jemy. Dobra, widzę, jak przyszliśmy tutaj, to na tym małym stoliku były owoce i deska deserów, która wygląda tak. Za co też musimy płacić? No chyba nie. Chyba nie, skoro to leżało, nie? No bo to by się zmarnowało, jakbyśmy tego nie zjedli. To trzeba to posmakować. Ładnie pachnie. To jest bardzo dobre. Jak szliśmy z recepcji do windy, żeby tutaj przyjechać, to pan nam pokazywał, że w hotelu jest cukiernia i to może być to. To na pewno jest to. To u nas jest bardzo dobre. A jak ja mam się za to zabrać? Nie wiem, ale to ma złoto u góry. No właśnie widzę. To jest ciastko jakieś takie. Ja! To jest jakimiś powidłami w środku. Dobra, to też jest. Trochę gorzkie, trochę kwaśne i słodkie. Bardzo fajne. Jeszcze mamy takie małe czekoladki. Czy to jest alkohol? Nie wiem, ale jest dobre. Po prostu wszystko tu jest smaczne. Może to dlatego, że jest za darmo. To jest słone. Nie. Niedobre. Gorzka czekolada, jakieś kwaśne powidła. Niedobre. Ten cukierek dobry. Ten. Mega spoko. Ciebie, Paweł, zawsze ciężko zadowolić. Ja Donata z chęcią zjem. Byliśmy z pieskami na spacerze, ogarnęliśmy się do spania i położyliśmy się do łóżka. I powiem ci szczerze, że jest wygodne. Jest wygodne, bym zasnął, ale mam jeszcze troszkę pracy na laptopie niestety. Ja sobie poodpoczyłam i poprzytułam się z pieskami, ale zanim to zrobię, to chciałabym zobaczyć, co tam jest w tym śniadaniu. Bo mamy tutaj taką kartę, gdzie wpisuje się, co się chce zjeść. Tylko teraz trzeba by było zadzwonić na recepcję, zapytać się, czy za to się dopłaca, czy to jest jakby to śniadanie, które mamy wykupione na rano, nie? No, tutaj zapisane tak, europejskie śniadanie 160 zł. Ile? Ty zapłaciłeś 320 zł za 2 śniadania? W sensie jakby to było w cenie pokoju. Okej. Okay. Paweł zadzwonił na recepcję, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja ze śniadaniem i czy możemy zamówić do naszego pokoju. Można. Tak zrobić. Dobra, widzowie, ze względu na psy sobie ogarniemy właśnie tutaj śniadanko. Zwyczaj w tych hotelach jest tak kameralnie i ciężko się nagrywa na dole, a to będziemy mogli wam spokojnie nagrać recenzję śniadania. Myślę, że lepiej. Zestaw kontynentalny z jednym wyborem z naszej klasyki i jednym dodatkiem. Świeżo wyciskany sok, herbata lub kawa. Albo możesz wybrać kontynentalny zestaw. Za słodkie wypieki, talerz wędzonych ryb, talerz wędlin, domowy jogurt, sałatka owocowa, liście, sałat, pomidory i ogórek. Przerasta mnie ta karta. Nie ma jajecznicy z bamboczku. To są jajka po królewsku. 2 jajka w koszulkach. Ty nie wiesz, co znaczy jajko w koszulkach? No nie wiem, no że ono będzie ubrane, tak jak na Wielkanoc? Takie ten? Tak, no. Okej, bez sensu. Trochę czasu nam to zajęło, ale ogarnęliśmy jakby, co możemy sobie zamówić na śniadanie. Zamówiliśmy, zobaczycie rano co. Nie będziemy tłumaczyć, nie ma sensu. I tak rano tak. Wam pokażemy. Więc widzimy się już rano. Dzień dobry. Jakiś czas temu wstaliśmy, byliśmy oczywiście z pieskami na spacerze. Ogarnęliśmy się i teraz czekamy na śniadanie. I pojawił się pewien problem. Jak się okazało, internet w hotelu jest tragiczny. Paweł poszedł do recepcji zapytać, czy są w stanie nam załatwić lepszy internet i ma zaraz przyjść do nas technik. Obstawiam, że na dworcu centralnym jest lepszy internet. Jak
jakby serio, widzowie, no nie da się z tego korzystać. Może pan przyjdzie z routerem nowym? Nie wiem, w każdym hotelu, w jakim byliśmy, niezależnie, czy to był hotel 3-gwiazdkowy, 5-gwiazdkowy hotel za 150 zł, czy za 400 zł, internet był normalny. Taki, wiecie, taki nawet wręcz powiedziałbym światłowodowy. A tutaj gigabajt plików pobiera mi się 40 minut, także super. No więc to jest duży minus, jeżeli chodzi o nas, ale zobaczymy, co zrobią, czy technik coś naprawi. Czekamy na 7 kotek, już mówiłam. I teraz opowiem wam, jak się spało. Nie wiem, jak to wy, Paweł, ale ja się tak wyspałam. Ja nie czułem, bo byłem tak zmęczony i się dalej nie wyspałem, bo wstaliśmy o 7. Okej, okay. Tak jak mówiłam na początku, że ten materac jest niewygodny, tak teraz stwierdzam, że jest mega wygodny. Dawno się tak dobrze nie wyspałam. Jak się płaci tyle pieniędzy za noc, no to raczej materac musi być dobry. Internet też cały czas się powinien być dobry. Zobaczymy, czy się na nie będzie dobre. Był u nas przed chwilą pan technik i Paweł właśnie rozmawiał z panią z recepcji. Się okazało, że nie ma innego internetu, jest tylko to, co mamy. Dziwne, no, że oni jako hotel pracują na takim wolnym internecie. O, ktoś przyszedł. A to może się na nie już. 35 zł zapłaciliśmy. Okay. Za dostarczenie śniadania tutaj. Tak jak podejrzewałem, wczoraj wieczorem doliczyli nam też za dowiezienie kolacji 35 zł. Takie niezbyt syte wygląda. Dobra, jest bardzo pieczywko. Tak? Mhm. Właśnie to są w koszulkach jajka. To są jajka w koszulkach? Ja myślałem, że to jest mozzarella. Jajeczniczka jest pyszna, kiełbaski też są bardzo dobrej jakości. Tu jest też kiełbaski jeszcze. Tak, jestem ciekaw tego pomidora. Rozkrójmy go i zobaczmy. Jak to jest w środku. Ale tak fajnie się tak rozpłynął. Ciekaw, jak to smakuje. Jak przecier pomidorowy. Nie, no dobry jest. Jest bardzo taki inny, fajny. Mhm. Ja widzę, wyciągnęłam sobie szyneczkę, bo nie przepadam. I wiem, co jajeczko są. Zobaczmy, czy jest dobre, no ale co może później tak w jajku. Ale spoko. Ja myślę na niej tutaj przy oknie i w sumie wczoraj nie mieliśmy okazji spojrzeć na widok, no bo były te wszystkie uroczystości i tak naprawdę nic nie było widać. Dopiero teraz zauważyliśmy, jaki mamy ładny widok stąd. Chcesz dodać? Bo chyba chciałeś powiedzieć, że nie jest ładny widok. No koparkę żółtą widzę. Nie, żartuję, narzekam, jestem wkurzony na internet. Ogólnie super hotel, super śniadań i bardzo ładny widok. Serio, podoba mi się. Ty lubisz żółte pojazdy. Tak, koparka, nie? By ci się powinna podobać. Trzeba się pakować i jechać do Maka, pracować. Nie, no nie do Maka. No do znajomego pojedziemy. Do znajomego, no. Po prostu. Wydaje mi się, że tam po prostu damy swoją opinię. Ale to jest dźwięk taki teatralny. Nie, no taki, bo... Taki, no mniejszy się do góry wysoko. I się odbija tą kopułę. No. Więc oddamy apartament i wtedy sobie pogadamy. Dobra, widzowie, jesteśmy już u naszego znajomego i możemy teraz wam powiedzieć naszą opinię na temat tego hotelu. Podsumowując, było fajnie spróbować w takim miejscu sobie pobyć, ale na raz, bo drugi raz bym nie pojechała do tego samego miejsca. No ewentualnie tą serię będziemy kontynuować, tak? Tak. To w jakimś innym mieście sprawdzimy. Ale to może najtańsze wtedy będziemy testować. Nie, to ma większy sens. Zobaczymy, bo podoba mi się ta seria, fajnie sobie spróbować, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, polecajcie nasze Instagramy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Never.